Czy rozpoczynamy pierwszą część konferencji prasowej po meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. Zwycięstwo gospodarzy przy bułgarskiej 3-2. W pierwszej części z nami jest trener drużyny gości Kamil Kuzera. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry i wieczór. Na początek poproszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Może ja zacznę od tego, że przede wszystkim w dzisiejszym dniu jestem bardzo dumny ze swojego zespołu, bo w ciężkich chwilach potrafiliśmy się naprawdę przeciwko dobrej drużynie przeciwstawić, odrobić straty. I tak jak powiedziałem, jestem z tych chłopaków dumny i oni też mają dzisiaj prawo być do tego, pomimo porażki, mają prawo być dumni z dzisiejszego spotkania. Troszeczkę pierwsza połowa przespana, może troszeczkę strachu, bojaźni, ale w drugiej połowie już naprawdę zareagowaliśmy bardzo pozytywnie, pomimo tego, że od razu na wyjściu dostaliśmy bramkę. Także, tak jak powiedziałem, jestem dumny i nie zwieszamy głów, jedziemy dalej, szukamy punktów w następnym meczu. Bardzo dziękuję, trenerze. Mikrofon jest na sali. Czy są pytania? Radku, proszę. Dzień dobry, trenerze. Radosław Nawrot, Interia. Panie trenerze, tak pan troszkę się prześliznął po tym meczu, a to przecież Dreszczowiec niesamowity. Chciałem pana zapytać, jak pan przeżywał te ostatnie, zwłaszcza minuty, kiedy pański zespół wychodzi na 2-2, potem ta bramka, a co się w panu wtedy działo? Tak jak pan powiedział, troszeczkę z nieba do piekła, jeszcze w międzyczasie gdzieś tam sytuacja warowana dla nas, rzut karny. Także no naprawdę huśtawka nastrojów i pomimo tego wydaje mi się, że zachowałem spokój w tym wszystkim, także łatwo to nie było, ale na pewno oceniam to pozytywnie. Grzegorz Szałasik z Radia Poznań, dobry wieczór. Panie trenerze, to, że strzeliliście te dwie bramki z rzutów karnych, wynikało, że akurat wtedy trochę odważniej zagraliście, ruszyliście do przodu. Musieliście już 2-0 przegrywać, żeby zagrać trochę odważniej, się obudzić i wtedy już puściło, może Lech wam na więcej pozwolił. Z czego to wynikało? Teraz możemy o tym rozmawiać. W założeniach przed meczem powiedzieliśmy sobie, że chcemy zagrać odważnie, wysoko, odważnie, tak jak to nam dało dwie bramki później i tak chcieliśmy zacząć od początku. Jednak to jest Lech Poznań, tak, klasowa drużyna i potrafili nam wymienić kilka podań i ten pressing troszeczkę po prostu omijali ten nasz pressing i no jakość tych piłkarzy jest olbrzymia, także troszeczkę, tak jak powiedziałem wcześniej, no, wydaje mi się, że tą pierwszą połowę, pomimo tego, że próbowaliśmy dzisiaj grać w piłkę, tak, i Lech też nas gdzieś tam zmuszał do tego i pomimo pressingu próbowaliśmy z tego wychodzić, natomiast wyżej troszeczkę tego strachu się pojawiło, ale tak jak powiedziałem, wszystko to puściło i ja jestem naprawdę dobrej myśli, że ten zespół będzie szedł do przodu, że ten zespół nabierze pewności siebie, bo na pewno nie zasługuje na to, żeby być w tym miejscu, w którym jest. Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Dobry wieczór, trenerze. Debiutował pan dzisiaj w tym meczu. Chciałem się zapytać, czy towarzyszyło panu jakieś takie dodatkowe emocje, jakiś stres i chciałem się zapytać też, czy no, przyszło panu zmierzyć się w swoim pierwszym meczu no jednak z mocnym rywalem, tylko czy są rzeczywiście dobre zespoły na debiuty, czy raczej po prostu nie ma takich zespołów? Trzeba grać jak kalendarz pokazuje. Pierwszą część przede wszystkim tak, że no, oczywiście zawsze jakiś stres jest, inna sytuacja jest, gdy rzeczywiście jesteś tym asystentem i prowadzisz w zastępstwie, powiedzmy, ale ten trener gdzieś jest i tak naprawdę nie do końca ty bierzesz za to odpowiedzialność. Dzisiaj wzięliśmy odpowiedzialność za pełny mikrocyk, za to, co się dzieje i rzeczywiście jest to olbrzymia odpowiedzialność. Także myślę, że generalnie nie ma się czego wstydzić i druga część, to tak jak mówię, no chyba, tak jak ja już wcześniej powiedziałem, nie będzie w Ekstraklasie dobrego momentu chyba na debiut, bo naprawdę jest to liga wymagająca i tutaj, tak jak powiedziałem, możemy wygrać z każdym, ale z każdym też możemy przegrać. Także wracając do tego pytania, no nie ma, nigdy nie będzie odpowiedniego momentu do tego, żeby powiedzieć, że coś będzie łatwiej czy trudniej. I to chyba stawiamy w pierwszej części kropkę. Dziękuję, trenerze, za chwilę. Dziękuję. Druga część konferencji.